40 dni modlitwy i nabożeństwa. Denis Smith. Wydawnictwo Znaki Czasu. Dzień 33. Nie bój się. Chrześcijanie nie muszą niczego się obawiać. Szatan został pokonany na krzyżu, a zwycięstwo Chrystusa należy do nas. Strach stanowi przeciwieństwo wiary. Właściwie jest on tym samym, co niewiara. Bóg ostrzega nas przed poważnymi konsekwencjami strachu w dniach ostatecznych. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Apokalipsa 21 rozdział 7 i 8 werset. Jezus stwierdził, że przy Jego powrocie na ziemi będzie niewiele prawdziwej wiary. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ewangelia Łukasza 18:8. Będzie to dotyczyło wielu rzekomych chrześcijan. W dniach ostatecznych większość chrześcijan będzie miała pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Istotne jest, aby ci, którzy pozostaną żywi do powrotu Jezusa, byli mężczyznami i kobietami wiary, umiejącymi oczekiwać na Boga w ufnej i pełnej nadziei wierze. Nauczyli się, że nie muszą niczego się obawiać, ponieważ służą suwerennemu Bogu, który rządzi niebem i ziemią. Ile razy słyszałeś, jak chrześcijanie mówili: martwię się o moją pracę, o moje finanse, o moją przyszłość, o to, co się ze mną stanie, o moją emeryturę, o moje dzieci, o następny huragan, o moje zdrowie. Tylko ci, którzy będą mieć silną wiarę, będą gotowi na powrót Chrystusa. Aby wzmocnić naszą wiarę, Jezus pozwala nam teraz przejść przez te trudne sytuacje. Musimy nauczyć się ufać Jemu i Jego Słowu. To nie jest wiara, gdy wierzysz, że Bóg może uczynić to, co mówi. Wiara jest wtedy, gdy wierzysz, że Bóg uczyni to, co mówi. W rzeczywistości strach jest wiarą w diabła, przekonaniem, że diabeł uczyni to, co mówi, a Bóg nie może go powstrzymać. Strach daje szatanowi prawo wkroczenia w naszym życiu w obszary, których się boimy. Hiob wypowiedział znaczące słowa: bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Księga Hioba 3:25. Werset ten jasno pokazuje, że szatan ma prawo atakować nas w obszarach, których się boimy. Dlaczego? Ponieważ w tych dziedzinach naszego życia bardziej ufamy Jemu niż Bogu. Z drugiej strony wiara daje Bogu prawo wkroczenia do naszego życia w obszarach, w których Mu ufamy. Nie musimy się bać, ponieważ Jezus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Sam powiedział: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, według Ewangelii Mateusza 28:18. Wszystko jej podlega. A żeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi Jego siły. Okazał ją w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich, wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi. List do Efezjan, 1 rozdział, od 18 do 22 wersetu. Jako wierzący w Jezusa Chrystusa mamy wszelką władzę
i moc w Jego imieniu. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Ewangelia Łukasza 10:19. Znając te prawdy o naszej pozycji w Chrystusie, nie powinniśmy niczego się obawiać. Człowieka, przyrody, choroby, kryzysu finansowego czy szatana w jakiejkolwiek formie. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. List do Rzymian 8:37. Mamy Boże obietnice i mamy Chrystusa, który jest wywyższony w suwerennej władzy ponad wszystkim, co jest w niebie i na ziemi, nad szatanem, człowiekiem i przyrodą. On jest suwerenny we wszystkich sytuacjach i okolicznościach. Dlatego wierzący w Niego nigdy nie powinien się bać. Musimy nauczyć się czekać z ufną, pełną nadziei wiarą na Boże wyzwolenie, bez względu na to, z czym się zmagamy. Taką postawę muszą mieć wszyscy, którzy chcą być gotowi na spotkanie z Jezusem w czasie Jego powtórnego przyjścia. Do osobistych rozmyślań. Jak poważna jest kwestia strachu w życiu chrześcijan? Jaka jest relacja strachu do wiary? W kim pokładamy naszą wiarę, kiedy się boimy? Czy Ty również zmagasz się ze strachem? Na co tym samym pozwalamy szatanowi, kiedy się boimy? Dlaczego chrześcijanie nie powinni niczego się obawiać? Aktywność modlitewna. Módlcie się o to, aby Bóg ochrzcił was swoim Duchem Świętym i aby ożywił was i swój Kościół. Módlcie się o to, aby Bóg przebaczył wam obawy i zwątpienie w Jego obietnice, o to, aby Bóg dał wam prawdziwą wiarę, byście wierzyli w to, co powiedział. Módlcie się o osoby na waszych listach modlitewnych.